Idea biegu powstała w pewien wiosenny dzień w moim gabinecie, kiedy spotkaliśmy się z Piotrkiem Pacewiczem z Gazety Wyborczej i Wojtkiem Staszewskim z tygodnika Newsweek. Rozmawialiśmy i wspominaliśmy naszą akcję Polska Biega sprzed paru lat. Wtedy startowaliśmy z Warszawy w czterech kierunkach Polski i mam wrażenie, że wtedy udało nam się trochę rozbiegać Polskę. Rozmawialiśmy o sytuacji na Ukrainie, no i wtedy padł ten pomysł, a dlaczego by nie na Majdan? Dlaczego by nie pobiec na Majdan właśnie z takim przesłaniem wolności? My mamy nasze 25-lecie wolności i pomyśleliśmy o tym, że nie chcemy pokazywać jakiejś wyższości, że nasza demokracja jest już bardzo dojrzała, że nasza demokracja jest lepsza, tylko że my przez te 25 lat biegliśmy przez wolność, wcześniej dobiegliśmy do tej wolności. Chcieliśmy pokazać Ukraińcom, że oni też mogą, dać im jakiś rodzaj nadziei, otuchy i wiary. Myśleliśmy sobie o tym, co by było, gdyby w 80 albo w 81 roku przybiegła do nas taka grupa dziennikarzy, ludzi kultury, sportu z Holandii, powiedzmy, Francji, Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii. No pewnie ludzie w Gdańsku, w Warszawie czy we Wrocławiu nosiliby ich na rękach ze szczęścia. Tak naprawdę chcemy po prostu pokazać Ukraińcom, że nie są sami, że wciąż o nich pamiętamy, że pamięta o nich Europa. I chcemy zwrócić uwagę europejskiej opinii publicznej na to, co się dzieje na Ukrainie. To znaczy, że ta ich walka o wolność wcale się nie skończyła. Już w tej chwili wiemy, że Ukraińcy są bardzo szczęśliwi. Mamy partnerów po stronie ukraińskiej, którzy będą nam pomagali w organizacji biegu. No i 21 listopada chcemy wbiec na Majdan, dokładnie w pierwszą rocznicę Euromajdanu i to, co bardzo ważne, w 10. rocznicę pomarańczowej rewolucji. A biegną z nami Piotr Kraśko, Konrad Piasecki, tak jak już powiedziałem, Piotr Pacewicz i Wojtek Staszewski, biegnie Beata Sadowska, biegnie Robert Korzeniowski, fantastyczny chodziarz i dwukrotny złoty medalista olimpijski, który po zakończeniu kariery postanowił przyspieszyć i zaczął biegać. No i właśnie w takim gronie, w gronie 28 biegaczy w czterech zastępach ruszamy na Majdan i mam nadzieję, że dotrzemy tam. Mam nadzieję, że będzie sympatycznie i bardzo bym chciał, żeby nasi widzowie, czytelnicy i słuchacze byli z nami. Zapraszam na stronę na Facebooku Biegiem na Majdan. Zapraszam przede wszystkim do oglądania nas, bo relacje będą pojawiały się nie tylko na Facebooku, ale również na stronie polskieradio.pl. Serdecznie zapraszam.